Volker. Czas spłacić swój dług. Mendę jedną. Myślisz, że Kolu. Pamiętam każdego głupca, który uważa, że jestem mu coś winien? Nie będę miał twojego pancerza. Idioty, Volker. Tak, Vasco Programming. Dlatego zginie. Na twoje Korwin Mikkebe umiera. Bardzo niewykwalifikowanych zbirów. No tak. Jesteś jednym z chłopców na posyłki Lorenzo, który dał się wciągnąć w gierki Kessela. Już zacząłem nawet myśleć, że na coś Oj, się przydasz, gdy szukałeś mojego niedoszłego mordercy. Tak czy inaczej, ten idiota Jon gryzie piach z twoją pomocą czy bez niej. Bażant alfabeta. Przyznać, że oj tak, no to wysyłajcie donaty na tego, na logopedę. Miasto było już praktycznie nasze. Ale ci przeklęci, fanatyczni starcy oczywiście musieli się wtrącić. A jak tam zdrówko Mecen był Kaczyński. Nie widziałem go wśród twoich do Kaczyńskiego kolegów. Też trochę podobny. Czyżby jakiś wypadek przy pracy? Słyszałem, że organizujecie jakąś wyprawę do ruin. Ulryk obiecał, że się tym zajmie. Ale sądząc po twojej obecności, coś w jego planie nie wypaliło. Dawać go. Nie obchodzi mnie ten głupiec, jedyne czego... Nie. O! Kessel został w ruinach. Nie martw się, zemszczę się w imieniu jego... Bez zbędnego pierdolenia od razu walka. Crimson, zaraz mu dowalimy. W której wesprzeć nie chcieli nawet sami magowie wody? Co oni wiedzieli o sprawiedliwości? Byli mścicielami, którzy sami chcieli wyznaczać sprawiedliwość. Ta szaleńcza próba zamachu pokazała trzeba zabić śmiecia. Oblicze. Już po tobie śmiecił. Zamordować z zaskoczenia. Bez procesu. Na oczach dziesiątek ludzi. Ilu ludzi zginęło samego dzisiaj? Wróciłem, Gandzia. Witam z powrotem. Szaleńczą próbę zdobycia władzy dla siebie. Władzę. Chłopcze. Naprawdę myślisz, że chodziło mi o władzę? Tak myślałem. Chodziło o zmiany. Królestwo Myrtany upada. Jeśli się od załatw go, nie Wojciech, nie inaczej. To pójdziemy na dno. Mr. Orbi, dziękuję bardzo. Robi, jeden złoty. Szybkie poruszanie się. Szybkie poruszanie się. Dzięki, Mr. Orbi. Sławomir Krozowski. Ale się zjarałem, masakra. No to smacznego, smacznego. Pewnie teraz będzie zjadł. I rudzie, a chcę zobaczyć krew. I prawdziwym wojsku. Jedyna szansa na przetrwanie tego sztormu to samodzielność. Dobra. Nie mam zamiaru dłużej słuchać twoich bzdur. Nie mam zamiaru dłużej słuchać twoich bzdur. Odpowiesz za śmierć mojego koniec brata. Z nim, nie słuchamy brata? Go. Wywalony. Jakiego znowu brata? Ty naprawdę nawet go nie pamiętasz? W takim razie pozwól, że ci trochę odświeżę pamięć. Taki młody i silny chłopak. Nie sądzisz, że ta walka byłaby trochę... Mój mąż uważa inaczej. W końcu jestem tylko... Dajemy go. ...schorowanym i zatroskanym o nasze miasto starcem. Bułeczka z Nutellą. Pomysł, do utylizacji, by dokładnie. Trochę wyrównać nasze szanse. Co on wypił? Jakiś nienormalny. Dobra, zapiszmy sobie. I lecimy z nim. Ej, co on tu ma jakieś uleczanie? Wyrła lodu. O, zamroziłem go. Pierdziele. Ciężko z nim będzie. Dobra, cyk. Obudzenie golema. Zobaczymy, co teraz powiesz. Nie jest sklepany? Ej, sklepany masz być. Obudzenie golema. Cyk, klep go. Dobrze, klep go. Klepiemy go. O, jak on biega dziwnie. Na dziwny styl walki ma. Dawać go. O, cholera.
Obudzenie golema. Cyk. Leczenie ciężkich ran. Dajemy go. Red Bulla wypił. Obudzenie golema już szykujemy. Klep go, klep go. No sklep. Sklep golema. Dawaj. Dobra, następnego. Teraz. Tam. To jeszcze jedno. Dobrze. Zamarznięty. Git. 32 osoby, ładnie. Ważę za mało potek, many. No, ja tam damy mu radę. Patrzcie, bryła lodu. Cyk. Jak za mało? Akurat. Co ty pierdzielisz? Obudzenie golema, patrz. Cyk. Błyskawicą jeszcze mu przypierdzielę. Pożałujesz tego. Pa, to kupieta. A gówno mi zrobisz. Klepiemy gnoja. Lata, lata. Lichwiarz. Podoba mi się to. O, patrzcie, patrzcie, już go boli. Już go boli. Boli dupcia go. Ale lata, patrzcie. Dobra, idę się uleczyć. Leczenie ciężkich ran. Dobra, cyk. Ale go klepiemy. Dołóż mu! Nie inaczej. Kończymy z nim. No elegancko. Co by tu z tobą zrobić? Co robimy z nim? A. Weźmy sobie najpierw jego mieczyk, miecz lichwiarza. Zobacz. Niczego tu nie znajdę. No co robimy? Cyk! Daj. I teraz świeca. Zabierz miecz, zabij. Zabiliśmy bitwa oczywiście. O miasto zostało koniec. Wygrana, a Ulry koniec, moi drodzy widzowie.